Witajcie w Onkoporadniku Fundacji Iskierka. Zbliżamy się do końca drugiej serii, więc przyszedł czas na to, żeby zająć się tym ostatnim etapem leczenia i powiedzieć więcej o tym, co po, czyli co po leczeniu, co wtedy, kiedy wracacie do domów, na co wtedy warto zwrócić uwagę. Czy koniec leczenia oznacza koniec zmartwienia? Wielu rodziców podkreśla, że niestety nie. Powiem więcej o tym, dlaczego tak się dzieje, na co zwrócić uwagę, co może się z Wami dziać, jak to rozumieć, gdzie wtedy szukać wsparcia czy pomocy. Będę mieć też gościa w tym odcinku. Zaprosiłam do tego odcinka Izę, która opowie o tym, jak ona zareagowała na koniec pierwszego leczenia swojego syna. Lęk przed nawrotem to bardzo silne doświadczenie emocjonalne i z takich moich doświadczeń oddziałowych w zasadzie obserwuję go u każdego z rodziców. Bardzo często zdarza się, że pojawia się w ogóle jeszcze w trakcie leczenia, ale wtedy, kiedy obserwujemy już remisję choroby, czyli wtedy, kiedy jakby badania pokazują, że choroby nie ma, ale kontynuowane jest leczenie, żeby utrzymać rezultaty. Pojawia się też oczywiście w momencie, w którym otrzymujecie ostatni wypis, gdzie jest informacja, że dziecko jest zdrowe. Czym w ogóle jest lęk przed nawrotem i z czym się wiąże? Jest to lęk, który powstaje w konsekwencji myśli, a co jeśli choroba wróci, a co jeśli moje dziecko znowu zachoruje, a co jeśli będziemy musieli przechodzić przez to kolejny raz. Ono się pojawia, jakby te myśli się pojawiały w różnych momentach. U niektórych rodziców jest to bardziej takie sytuacyjne, czyli na przykład w momencie zakończenia leczenia te obawy pojawiają się w momencie jakichś badań kontrolnych, kontrolnego pobytu w szpitalu, na przykład jakiegoś takiego jednodniowego, w momencie jakiejś morfologii, którą mieliście robić jeszcze po wyjściu ze szpitala. Wtedy pojawiają się takie obawy, ale u niektórych rodziców ma to trochę inną postać, czyli na przykład pojawia się jako takie ciągłe uczucie niepokoju. Ono wtedy na przykład doświadczane jest nie tak bardzo silnie, natomiast ciągle, czyli rodzice mówią, że są cały czas jacyś tacy niespokojni i te myśli gdzieś im krążą w ciągu dnia, kiedy obserwują dziecko nawet jak je, czy jak śpi, że gdzieś cały czas te myśli wracają. Lęk przed nawrotem może też być ukryty pod takimi obawami w ogóle, które się pojawiają, kiedy dziecko ma jakieś infekcje, czy gorączkuje na przykład, czy pojawia mu się siniak, bo gdzieś sobie tam nabił na podwórku. Czyli lęk przed nawrotem jest czasami też ukryty pod takim lękiem w ogóle o zdrowie dziecka, które jest nasilone po zakończonym leczeniu onkologicznym. Wielu rodziców podkreśla, że ten lęk jest jakby oporny na pracę, czyli nic nie działa, żeby sobie z nim radzić. Wielu rodziców czuje się bezradnym też wobec tego lęku, czyli mówią o tym, że starają się jakoś racjonalizować, tak? Myśleć o tym, że przecież nic nie dzieje i że choroba wcale nie musi wrócić, a jednak gdzieś ten lęk krąży i do nich wraca. U niektórych jest to bardzo silne doświadczenie, u innych trochę słabsze, natomiast nawet kilka lat po leczeniu, kiedy rozmawiamy z rodzicami przy okazji jakichś takich spotkań integracyjnych, oni dalej komunikują, że ten lęk jest obecny, już bardziej sytuacyjnie, ale jednak się pojawia. W doświadczeniu rodziców lęk przed nawrotem jest czymś, z czym się nic nie da zrobić. W związku z tym zastanówmy się, co zrobić z rzeczami, z którymi się nic nie da zrobić. Zacznijmy od tego, że jakby z czego się ten lęk bierze, czyli mówiłam o tym, że to jest w zasadzie wynik czy skutek obaw, które się pojawiają, właśnie takich myśli, a co jak choroba wróci, a co jak dziecko znowu zachoruje, a co jak znowu będziemy musieli przez to przechodzić po raz drugi. To są obawy, czyli pojawiają się w przestrzeni myślenia i kłopot się pojawia wtedy, kiedy my traktujemy obawy jako fakty, czyli skoro pojawiają się w naszym myśleniu, to zaczynamy się zastanawiać, czy to jest możliwe, czy nie, czy mam jakieś teraz niepokoje z tym związane, czy coś mi się wydaje, nie wiem, dziwne w tym dziecku, czy na coś bym zwróciła uwagę, kiedy mieliśmy ostatnie badania, być może warto je powtórzyć. To są takie myśli czasami, które pojawiają się, kiedy pojawia się od razu pierwsza obawa, a co jeśli dziecko znowu zachoruje. W związku z tym, że jest to myśl, to po pierwsze możemy ją traktować w taki sposób, w jaki traktujemy myśli, czyli myśląc o tym, że to jest coś, co nam się pojawia w umyśle, ale nie musi być faktem. Fakty to jest coś, co mamy jakby namacalnego, tak? Co istnieje, co jest potwierdzone. Faktem jest na przykład wynik. W związku z czym, jeśli macie na przykład przed sobą wynik z ostatniego badania, na którym jest napisane, że nie ma żadnych śladów choroby i dziecko jest zdrowe, to to jest fakt.
jeśli pojawia Wam się taka obawa, a co jeśli choroba wróci, to możecie ściągać myśli właśnie do faktów, czyli myśleć sobie o tym, okej, mam taką obawę, to nie jest fakt. Faktem jest to, że na ten moment, na tu i teraz moje dziecko jest zdrowe. Bardzo ważnym aspektem tej sytuacji jest właśnie koncentracja na teraźniejszości, czyli w momencie, w którym my zauważamy te obawy, wiemy, że one nie są oparte o fakty, bo one są skoncentrowane na przyszłości, czyli jakby boimy się tego, co może nastąpić. To nie jest myśl na temat tego, co się dzieje teraz. Możemy w takim razie skupiać się na tym, co wiemy na teraz, czyli wiemy, że na teraz dziecko jest zdrowe. Możemy wykorzystać naszą uwagę właśnie do tego, żeby wyłapywać to, co jest zdrowe w dziecku. Czyli skupić się na tym, że dziecko ma zdrowe, nie wiem, serce, wątrobę, ręce, nogi, tak? Jakby to, co nam przychodzi do głowy. W przypadku obaw czasami mamy takie doświadczenie takiej kuli śnieżnej, tak? Czyli pojawia się jedna obawa i potem ona zaczyna pracować. Pojawia się ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Rodzice doświadczają takiego wszechogarnięcia tymi myślami. Bardzo trudno jest wtedy wyjść jakby poza to doświadczenie. Bardzo silne emocje się wtedy pojawiają. Bardzo istotną kwestią jest to, żeby jak najszybciej wyłapywać te myśli, ponieważ jeśli one są już tą ogromną kulą, to niestety jest tak, że trudno tą kulę zatrzymać. Jeśli one są jeszcze małą śnieżką, tak, która dopiero się gdzieś zaczyna toczyć, to my jesteśmy w stanie wtedy coś więcej zrobić. Jesteśmy w stanie właśnie zauważyć, że ta obawa się pojawiła, pomyśleć sobie, że to jest tylko obawa, coś, czego ja się boję, więc przychodzi mi do głowy. To nie jest żaden fakt, to się nie dzieje w tym momencie. I przekierować uwagę na to, co wiem, czyli wiem, że teraz w moim dziecku jest zdrowe to, to i to. Wiem, że na badaniach wyszło, że choroby nie ma, czyli moje dziecko jest zdrowe i mogę szukać tych wskaźników zdrowia zamiast szukać wskaźników choroby. To, na co zwróćcie też uwagę, to jakie macie w ogóle podejście do badań kontrolnych. To też jest o przekonaniach, czyli czasami te przekonania dotyczące tego, po co idziecie na badania kontrolne, pokazują, czy jest lęk o zdrowie, czy go nie ma. Niektórzy rodzice, kiedy idą na badania kontrolne, mówią, idziemy sprawdzić, czy nie ma choroby, tak? A inni mówią, idziemy sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe. I to jest bardzo duża różnica, ponieważ kiedy idziecie z nastawieniem, idę się przekonać, idę właśnie po dowód na to, żebym mogła myśleć, czy mógł myśleć, że moje dziecko jest zdrowe, to w taki sposób koncentruje Waszą uwagę. Jeśli idąc na badania, na przykład dzień, dwa dni przed badaniami, albo widząc w kalendarzu badania za tydzień, zaczynacie sobie myśleć, a co jak wyjdzie coś na tych badaniach, a co jak ta choroba wróci, tak? I idziecie na te badania po to, żeby w zasadzie wykryć tą chorobę, to Wasze emocje będą podążać za tymi myślami, Wasza uwaga też będzie podążać za tymi myślami, czyli będziecie właśnie w tym procesie wyszukiwania sygnałów, że faktycznie może się tak zdarzyć, czyli będziecie patrzeć na swoje dziecko. Często rodzice mówią o takiej bardzo dużej czujności, jakby wręcz skanowali dziecko, czyli zwracali uwagę na to właśnie jak się bawi, czy ono nie jest jakieś bledsze dzisiaj, czy nie ma podkrążonych oczu, czy ten siniak nie jest taki dziwny siniak, czy nie wiem, te węzły chłonne nie wydają się opuchnięte, czyli zaczynają bardzo silnie koncentrować się na takim skanowaniu ciała przed wizytą u lekarza. W związku z czym warto, żebyście zwrócili uwagę, jak Wy macie, tak, z jakim Wy nastawieniem chodzicie na badania. Dobrym pomysłem jest jednak przekierowanie tego myślenia na takie sprawdzenie, dostanie dowodu na to, że dziecko jest zdrowe. Jeśli zastanawiacie się, czy w ogóle warto pracować w obszarze tego lęku o zdrowie, to zwróćcie też uwagę tak naprawdę, co jest celem tej pracy, bo niektórzy rodzice mają takie oczekiwanie, że jeśli w ogóle podejmują jakąś pracę z myśleniem czy z emocjami, to skutek będzie taki trochę zero-jedynkowy. Na zasadzie jest lęk, nie ma lęku, jest obawa, nie ma obawy. Po tym, co przeszliście w trakcie leczenia, czyli cały ten kryzys, który powstaje wokół leczenia, sprawia, że Wasza w ogóle podatność na lęk będzie większa. Wasze wspomnienia też przywołują Wam różne sytuacje, które no nie są przyjemne, w związku z czym taki lęk o zdrowie czy lęk przed nawrotem to jest też zupełnie naturalne doświadczenie, które może się pojawiać, no bo Wasze mózgi też wiedzą, że wolałyby uniknąć tej sytuacji po raz drugi. To jest tak samo jak
ktoś ma wypadek samochodowy i potem nawet jeździ tym samochodem i przełamuje ten lęk przed jazdą samochodem, ale wraca mu taka myśl, oby nie było wypadku, a co jak znowu będę miał wypadek, a co jak będę miał taką sytuację, a co jak jeszcze gorsza będzie ta sytuacja. I to jest zupełnie taki naturalny odruch po takim bardzo trudnym, traumatycznym doświadczeniu. Natomiast celem jakby pracy z myślami może być zmniejszenie kosztów, które ponosicie, ponieważ wraz z tą kulą śniegową jakby tam jest ogromna ilość waszych kosztów, czyli waszego gorszego samopoczucia, waszego stresu, tych wszystkich hormonów, które się wydzielają podczas działania stresu. To jest też tak naprawdę zaburzenie tego procesu rekonwalescencji po leczeniu, czyli w momencie, w którym wracacie do domu i macie taką nadzieję, teraz, nie wiem, sobie odpocznę, wrócę do pracy, albo będę się spotykał z ludźmi, albo poczuję się inaczej, zajmę się sobą, nie wiem, będę się ruszać, zajmę się swoim zdrowiem. Nagle się okazuje, że w zasadzie myślicie o tym na przykład codziennie, tak? Codziennie wraca ten stres, jesteście już poza szpitalem, a tak naprawdę w różnych momentach w ciągu dnia zalewa was fala lęku, tak, i czujecie to w ciele. Czasami właśnie myślenie o tych konsekwencjach namawia nasz mózg, żeby jednak odpuścić, czyli myślenie też o tym, że jakby koncentracja na obawach nie sprawi, że lepiej sobie poradzicie w sytuacji, w której faktycznie choroba wróci. Ona nie sprawi, że będziecie na to bardziej przygotowani. Myślenie o tym, że idziecie sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe, naprawdę nie sprawi tego, że poczujecie większe rozczarowanie. To jest bardzo często taka bariera właśnie w tej koncentracji na zdrowiu, że rodzice mówią, wtedy się poczuję bardziej rozczarowany, jak nastawię się, że będzie dobrze. Rodzice, którzy myślą w ten sposób, raczej mówią, że im to służy, tak? Że idą właśnie sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe. Oni nie wiedzą, nie myślą sobie, moje dziecko na pewno jest zdrowe, idę tylko sprawdzić. Oni myślą, idę sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe, albo dostać dowód na to, że tak jest. Więc jakby czasami ta obawa o większe rozczarowanie powoduje, że narażacie się na większy stres, na silniejszy lęk, ponosicie większe koszty w czasie, w którym tak naprawdę wasze ciała, wasze umysły, wasze emocje jakby powinny odpoczywać, tak? Powinniście się regenerować także po bardzo głębokim kryzysie, którego doświadczyliście. Konsekwencje choroby nowotworowej dziecka dla rodzica były wielokrotnie przedmiotem badań. Badano rodziców pod kątem poziomu lęku, ale także pod kątem występowania różnych innych zaburzeń czy objawów, które wymagałyby albo poszerzenia diagnostyki, albo dodatkowego, czy wprowadzenia w ogóle leczenia farmakologicznego. W badaniach wykazano, że wielu rodziców tak naprawdę w trakcie leczenia doświadcza zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych, jest bardziej narażonych na zaburzenia lękowe, czyli na napady lęku, na zespół stresu pourazowego, czyli PTSD. W związku z czym jakby widzimy, że te koszty psychologiczne, które ponosicie w trakcie leczenia są ogromne. Oczywiście nie u wszystkich rodziców występują symptomy tych zaburzeń, niemniej jednak to pokazuje, jak silny to jest wstrząs dla emocji, dla psychiki, w ogóle doświadczenie takiego kryzysu, które jest też w długim czasie, tak? I mówiłam w różnych odcinkach o tym, że jakby jedną z podstawowych strategii, jakie stosują rodzice w trakcie leczenia, to jest na przykład unikanie, czyli gdzieś tam unikanie tych emocji, myśli, trochę blokowanie, zatrzymywanie, nie dawanie też sobie prawa do pokazywania tych emocji przy dziecku powoduje czasami, że częściej je gdzieś tam unikacie, czy tłumicie, zatrzymujecie. I to ma swoje konsekwencje. Konsekwencje są takie, że czasami, kiedy kończycie leczenie, następuje taki okres, który określam potocznie odwilżą. Uważam, że to jest bardzo trafna metafora, która pokazuje, co się może z wami dziać. I zdarza się wtedy tak, że na przykład miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące po wyjściu ze szpitala dzwoni rodzic i mówi, nie wiem, co się ze mną dzieje. Myślałem, że po prostu wrócę do domu, będę się czuł cudownie, tak, będę mieć siłę na wszystko, nie wiem, posprzątam, zrobię remont, pospotykam się z różnymi ludźmi, zrobię wszystko to, czego sobie odmawiałem, czy odmawiałam przez te, nie wiem, rok, tak, czy dwa lata leczenia, a nagle się okazuje, że ja na nic nie mam siły, tak, że cały czas mi się chce płakać, że mam problemy ze snem, że do wszystkiego się muszę zmuszać, tak, w ogóle nic mi się nie chce, nie chce mi się spotykać z tymi ludźmi, że jakimś jestem taki bardziej wybuchowy czy wybuchowa, że w ogóle wszystko mnie drażni, wkurza, nie chce mi się w ogóle tym dzieckiem zajmować.
i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle dzwonią, co to się dzieje z nimi. To jest bardzo naturalna sytuacja, w której właśnie zachodzi taka metaforyczna odwilż tego, co zostało przytrzymywane przez te miesiące leczenia. Kiedy, że tak powiem, ziemia znajduje się pod bryłą lodu, pewne rzeczy są tam poukrywane, tak przykryte tym lodem. Tak samo jest, jeśli chodzi o nasze mechanizmy obronne. Wtedy, kiedy zatrzymujemy, przytrzymujemy, jesteśmy w stanie nawet nie czuć różnych rzeczy, nie czuć objawów, na przykład, nie wiem, lęku, tak? Nie czuć bólu. Bardzo często rodzice też w zasadzie nie czują różnych takich sygnałów z ciała, które ciało wysyła, różnych bóli takich też które no, mogłyby już być zbadane, natomiast oni potem mówią, że nie wiedzą w zasadzie, kiedy się rozwija choroba, na przykład jakaś somatyczna, bo oni nic nie czuli żadnych takich symptomów. To pokazuje, że jesteśmy też w stanie unikać bardzo takich wyraźnych sygnałów z układu nerwowego wtedy, kiedy nasze emocje, nasza koncentracja są, można powiedzieć, w stanie zagrożenia i koncentrujemy się no, na tym, żeby to dziecko przeżyło, na tym, żeby je zaopiekować. Natomiast tak samo jak się roztapia ten lód czy śnieg i odkrywa różne rzeczy, które tam były pozakrywane, tak samo wtedy, kiedy wracacie do bezpiecznego otoczenia, nie ma już tego reżimu oddziałowego, nie ma szpitala, nie ma też innych rodziców, tak, przy których jakoś się trzeba trzymać albo nie chcecie wszystkiego pokazywać, zaczynacie się czuć bezpiecznie w swoich domach, w swoim otoczeniu, te emocje zaczynają wychodzić, tak? Nie tylko emocje, zaczynają wychodzić różne sygnały z ciała. Rodzice na przykład mówią, że mają bardzo silne jakieś bóle głowy na przykład, albo w ogóle czują taką tachykardię, czyli no, jakby serce im mocniej wali. Mają różne takie momenty, kiedy nawet, nie wiem, zalewa ich lęk, albo zaczynają drżeć ręce, albo mają jakieś bóle stawów. Bardzo wiele rzeczy się w nich dzieje i jakby nie do końca są w stanie zrozumieć, z czego to wynika. Czasami to jest taki zupełnie przejściowy okres, czyli po kilku tygodniach, tak, jakby gdzieś tam wyrzucania tych emocji, czy właśnie takiego zaopiekowania w domu, rodzice zaczynają się czuć lepiej. Natomiast czasami się zdarza tak, że wymaga to poszerzenia diagnostyki albo właśnie dodatkowego wsparcia psychoterapeuty, czy konsultacji psychiatrycznej, żeby zobaczyć, czy nie trzeba wdrożyć jakiegoś leczenia. Zwróćcie też uwagę na to, jak się czujecie oczywiście w emocjach, czyli jeśli macie silniejszy, wzmożony lęk, czy napady lęku, czy taki obezwładniający lęk, to jest bardzo wyraźny sygnał, żeby się skonsultować z lekarzem. Ale jeśli ten wasz lęk jest też taki wolno płynący, czyli nie ma takiego wysokiego nasilenia, ale rodzice często wtedy mówią, że on jest taki no właśnie mały, ale ciągły, tak? Czyli cały czas się czują trochę tacy napięci, niespokojni. Pokazują też na różne sygnały z ciała, czyli na przykład, że jest im tak, nie wiem, ciężko w tej klatce piersiowej cały czas, że trudno jest im się rozluźnić, czyli na przykład idą na masaż, a w głowie mają gonitwę myśli, w ogóle nie są w stanie się odprężyć, tak? Albo wykonują jakąś aktywność fizyczną i mają takie samo doświadczenie, czyli jakby po tym doświadczeniu nie czują żadnej różnicy, cały czas są w takim stanie gotowości. To jest też bardzo ważny sygnał, którym ciało sygnalizuje, że czegoś jest za dużo, że warto się tym jakoś zaopiekować, a na pewno skonsultować. Podobnie z obniżonym nastrojem. Jeśli macie takie stany dłuższego przygnębienia, dłuższego, czyli na przykład powyżej kilku dni, nie czekajcie do, nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy, tylko nawet jeśli macie powyżej kilku dni takiego przygnębienia, smutku, czy takich wahań nastroju, że często wchodzicie w płaczliwość, często macie też jakieś, nie wiem, wybuchy złości, gniewu, trudno jest wam kontrolować impulsy, czyli wtedy, kiedy widzicie, że tych emocji jest więcej, naprawdę warto się z kimś skonsultować, także dlatego, że aktualnie mamy taką sytuację, że na konsultacje czy u lekarza psychiatry, czy u psychoterapeuty naprawdę trzeba trochę poczekać. I jeśli będziecie czekać do takiego momentu, w którym te stany będą trwały miesiąc, dwa miesiące, pół roku, no to możecie trafić już do lekarza czy do terapeuty w stanie naprawdę bardzo zaawansowanego zaburzenia. Najlepiej zwrócić na te sygnały, symptomy uwagę zaraz na początku, kiedy się pojawiają, po prostu kierując uwagę, uważność na siebie. To, co może być też istotne, to wszelkie rodzaje takie doznań somatycznych, czyli bóle wędrujące, jeśli nagle was zaczynają, nie wiem, boleć stawy, głowa albo jakieś konkretne miejsce w ciele, ten ból jest ciągły, naprawdę tego nie lekceważcie. W tym odcinku będzie moim gościem Iza, u której jakby jej choroba somatyczna pojawiła się w zasadzie w momencie, w którym otrzymała wypis, że jej syn Oskar jest zdrowy, w związku z czym
jakby leczenie onkologiczne dziecka nie jest momentem, w którym w waszych ciałach nic się nie może wydarzyć. Tak samo może się rozwijać choroba, na którą nie będziecie zwracać uwagi właśnie przez to, że będziecie mieli bardzo silną koncentrację na dziecku. Późne skutki leczenia onkologicznego to nie tylko takie objawy, o których mówiłam i nie tylko taka odwilż, o której mówiłam. Obserwujemy u rodziców dzieci z chorobą nowotworową coś, co określamy potraumatycznym wzrostem. Jest to takie określenie, które symbolizuje rozwój zbudowany na traumatycznym doświadczeniu. Rozwój, który zakłada jakieś zmiany w różnych aspektach życia, w postrzeganiu siebie, czyli na przykład swoich możliwości, możliwości radzenia, roli, którą się pełni, rozwój w takiej sferze też emocjonalnej, czyli jeśli chodzi o doświadczanie różnych rzeczy, rozumienie siebie, relacje z drugą osobą, spojrzenie na swoje życie, cieszenie się z tego życia, korzystanie z niego, świadomość w ogóle relacji, czy świadomość tego, co jest dla was w życiu ważne, bycie przy swoich wartościach, czy realizowanie tych wartości. Obserwujemy taki rozwój, który właśnie buduje się na doświadczeniu kryzysu związanego z jakąś traumą. Różne badania są prowadzone wokół tego wzrostu potraumatycznego, które właśnie pokazały, że u sporej grupy rodziców dzieci z chorobą nowotworową obserwujemy ten wzrost. Trauma może być też skutkiem do pozytywnej zmiany, często do reorganizacji życia, do rozpoczęcia nowego zawodu. Czasami ten potraumatyczny wzrost jest też obserwowany właśnie wtedy, kiedy rodzice podejmują jakieś działania, czy samorzecznicze, czy rzecznicze, czy wspierające innych rodziców, czyli wykorzystują jakby tą sytuację choroby do tego, żeby nadać temu większy sens. I działają też na rzecz innych, czy wykorzystują to doświadczenie, żeby w ogóle polepszyć sytuację kolejnych rodzin, czy kolejnych dzieci, które będą się leczyć. Ten potraumatyczny wzrost to też są różne takie zmiany życiowe, czyli na przykład rezygnacja też z jakichś relacji, które oceniacie, czy oceniliście w trakcie leczenia, że były bardziej zabierające, nie wiem, energię, bardziej szkodliwe niż wnoszące, ale też silna koncentracja właśnie na relacjach, które dawały wam dużo wsparcia, dużo pomocy, które pogłębiły się jeszcze. To też czasami rozwój duchowy, tak? Niektórzy rodzice mówią o pogłębionej wierze, tak? O takim większym rozwoju duchowym, który obserwują u siebie po leczeniu dziecka. Także możemy go rozpoznawać w różnych sferach. To, co jest ważnym czynnikiem, żeby doszło do tego rozwoju, to jest w ogóle myślenie o tej sytuacji, ale też właśnie ukierunkowane na to, co w moim życiu zmieniła choroba, ale co zmieniła na przykład na plus, co ja zobaczyłem w swoim życiu, co ja zobaczyłem w sobie, co ja zobaczyłem w swoich relacjach, jak ja chcę wykorzystać to, co zobaczyłem, co ja chcę zmienić, czyli ważnym aspektem tego, żeby doszło do tego wzrostu, jest właśnie takie pomyślenie sobie o tym doświadczeniu, tak? Czyli takie przetworzenie tego doświadczenia. Zapraszam was teraz do wywiadu z Izą. Iza jest mamą Oskara. Oskar leczył się dwukrotnie. Iza odwołała się do takich swoich doświadczeń po pierwszym okresie leczenia, co się u niej działo tak zdrowotnie i pod kątem samopoczucia takiego emocjonalnego, ale powie też o tym, co dla niej było szczególnie wspierające i ważne po leczeniu, co pomogło jej radzić sobie z taką rzeczywistością, z tym, co nastąpiło właśnie po tym, jak wyszła ze szpitala. W tym odcinku mówimy o takich skutkach leczenia dla rodzica, jakby o tym, co po leczeniu. I mówię też o takim zjawisku odwilży, czyli o takiej sytuacji, w której w zasadzie w momencie, w którym okazuje się, że z dzieckiem jest wszystko ok, jakby ciało, umysł, emocje zaczynają puszczać, czyli pojawiają się różne problemy zdrowotne też, czy pod kątem psychologicznym, czy pod kątem takim somatycznym. I ty właśnie miałaś takie zdarzenie, mogłabyś o tym więcej opowiedzieć? Tak, mnie właśnie takie coś doświadczyłam, czegoś takiego na własnej skórze, kiedy odebrałam wyniki od Oskara, że już po leczeniu wszystko ustąpiło, dostałam papierek, że Oskar jest zdrowy, że wyniki wyszły dobrze, to w tym momencie jakby, dosłownie w tym momencie dostałam krwotoku. Czyli moje ciało jakby odpuściło, jakby doszło do wniosku, że już nie musi być, nie musi się spinać po prostu, bo my jako rodzice, jeżeli trzeba, to po prostu zrobimy wszystko i
żeby wspierać to dziecko, żeby wiadomo, że wszystko było dobrze i że będziemy. I jak dowiadujemy się, że wszystko jest ok, to może coś takiego się zdarzyć. Mi się właśnie coś takiego zdarzyło. I od tego się zaczęła tak naprawdę twoja przygoda, czy twoje doświadczenie z chorobą nowotworową. I powiedz, jakby jak się w ogóle żyje z taką świadomością i swojego doświadczenia onkologicznego i doświadczenia, w zasadzie dwukrotnego doświadczenia onkologicznego swojego dziecka. Jakby, czy da się żyć tak, żeby nie zwariować? To znaczy się, to na pewno jest ciężkie, bo nam się wydaje, że nas coś takiego nie może dotknąć i tutaj wszystko w jednej chwili się zmienia, w ogóle przeorganizowuje się nasz świat. Ale ja też sobie myślę, ja do tego tak podchodziłam, że jak już wszystko było dobrze, jak już te wyniki i Oskara, i moje były prawidłowe, to podchodziłam do tego w ten sposób, że po prostu każdy z nas, będąc zdrowy, może w każdym momencie zachorować, może nas potrącić właśnie samochód, może, nie wiem, coś się wydarzyć. I podchodziłam do tego w ten sposób, że po prostu musimy żyć do przodu, musimy cieszyć się każdą chwilą, każdym dniem. I tak jak mówisz, żeby właśnie nie zwariować, żeby nie usiąść. Moglibyśmy też usiąść i, nie wiem, myśleć, analizować, ale to chyba nie o to chodzi, bo jakby te pozytywne nastawienie daje nam dużo większy motor do działania i jakby pewnie gdzieś ten lęk siedzi, ale staramy się iść do przodu, żyć każdą chwilą i każdym dniem. I to życie każdą chwilą i każdym dniem w zasadzie na czym dla ciebie polega? Na czym jakby się opiera w twoim przypadku, czyli czy jest tak, że po leczeniu skoncentrowaliście się z Oskarem głównie na tych aspektach leczenia, czyli właśnie, nie wiem, badaniach kontrolnych, monitorowania stanu zdrowia? Czy pozwalasz sobie też na realizowanie różnych swoich pasji, jakby przyjaźni, relacji? Jak twoje życie wygląda? To znaczy się, diagnostyka to w ogóle badania kontrolne, to na pewno też jest ważne, bo jakby, żeby pewne rzeczy można było wychwycić, ale oprócz tego właśnie staramy się realizować pasję po chorobie Oskara, po chorobie swojej, jakby zaraziłam się jakby bieganiem. Tutaj też jakby fundacja mnie do tego jakby przyczyniła się do tego, bo gdzieś tam był jakby jakiś bieg organizowany i od tego wszystkiego się zaczęło. Także zaczęłam biegać, chodzić po górach, jakoś tak po prostu cieszyć się życiem każdą chwilą, odkrywać pewne rzeczy, jakby też starać się, żeby wszystkie swoje słabości gdzieś odeszły na bok, żeby na przykład takie zdobywanie gdzieś czegoś jakiegoś, wiadomo, że to zaczynamy od małych kroczków, ale gdzieś takiej wielkiej radości, gdzie możemy coś zrobić, coś po prostu, czymś się zachwycić. Dostrzegamy. Mówiłaś o takim ciekawym doświadczeniu, kiedy wyszłaś ze szpitala i poczułaś taki wiaterek na skórze. Powiedziałabyś o tym więcej, jakby co ci ten wiaterek, nie wiem, symbolizuje, co on dla ciebie znaczy, kiedy powracasz do tego doświadczenia? To znaczy się właśnie to bardzo często, taki jak wyszłam ze szpitala i właśnie wtedy było mi ciężko, bo praktycznie ciężko mi było przejść parę kroków. I tak poczułam na dłoni taki lekki wiaterek i to było takie szczęście, że mogłam tego doświadczyć, że będę tego mogła dalej doświadczać, że po prostu będę mogła iść sobie na spacer gdziekolwiek, bo to nie muszą być góry, to nie muszą być, nie wiem, każdy ma jakieś, możemy sobie wyjść do parku, pochodzić. Fajnie, że możemy to po prostu zrobić i że ten wiaterek często właśnie tak mi przypomina, ale jestem szczęśliwa, że po prostu każdego dnia mogę doświadczać tego po prostu. I myślę sobie o tym też, co tobie pomagało już po leczeniu.
radzić sobie z różnymi, nie wiem, lękami, obawami, myślami. Wspominałaś, że bardzo pomocna była taka no, grupa wsparcia naturalna, można powiedzieć, która się zawiązała spośród mam, tak, spośród rodziców w podobnej sytuacji i że były to takie momenty, w których ty mogłaś też pewne rzeczy no, i odreagować, i podzielić się. Czemu to miało dla ciebie znaczenie? Dlaczego to było pomocne? To znaczy się myślę, że to jest właśnie bardzo wartościowe, że mogłyśmy być dla siebie i w takich chwilach trudnych, i w takich chwilach radosnych, bo tych również było bardzo dużo. I to są, jakby to powiedzieć, syty głodnego nie zrozumie. I tutaj miałyśmy takie, wiadomo, wspólne jakieś tam doświadczenia i to był taki dla nas bardzo ważny czas i tutaj jeszcze te przyjaźnie są do tej chwili. Mhm. Wiem, że mogę zawsze polegać na tych ludziach i że o każdej chwili mogę zadzwonić i to działa w dwie strony, tak? Że zawsze co by nas nie spotkało, to możemy po prostu się tym podzielić i to jest bardzo ważne. Iza, a gdybyś miała powiedzieć, jakby ciebie w ogóle nauczyło to doświadczenie, jak ono wpłynęło na twoje życie, to co ci się wydaje takie najważniejsze? Znaczy, my w życiu chyba też trochę gonimy, gdzieś tam praca, gdzieś tak, wiadomo, ten pęd życia, a ta choroba Oskara i moja nauczyła mnie, żeby po prostu się tak zatrzymać, żeby cieszyć się każdym dniem, żeby po prostu realizować te swoje pasje, te swoje marzenia, żeby spotykać się z ludźmi, żeby po prostu żyć do przodu i korzystać po prostu z każdej chwili. Czyli po doświadczeniach onkologicznych swoich i dwukrotnych w zasadzie swojego dziecka można się cieszyć, śmiać, jakby eksponować tą radość? Ja myślę, że to chyba jeszcze bardziej, że to po prostu, ja to odbieram jako takie drugie życie, które trzeba po prostu wykorzystać. Mhm. I to bardzo wiele rzeczy takich malutkich, bo ja też myślę, że po prostu jak nauczymy się cieszyć takimi małymi rzeczami, to też będą te wielkie i po prostu takie duże, że musimy po prostu jakby cieszyć się tym, że wstaniemy, tym, że nie wiem, że jest słońce, czy może, że akurat pada. Tak, akurat jest wystarczająco zimno, żeby morsować, tak. Coś, co dla niektórych osób jest okropną pogodą, dla ciebie jest ogromną radością i sprawia, że masz uśmiech na twarzy, bo jest to świetny czas, żeby pomorsować. Tak, dokładnie. To znaczy się myślę, że no często nam jest trudno, często nam jest źle, ale jakby możemy siąść i płakać, albo możemy po prostu jakoś to sobie przełożyć na drugą stronę i jednak zawsze można wyciągnąć jakieś pozytywy i po prostu się cieszyć, mhm. iść do przodu, a to też jakby ładuje nasze baterie i jakby pozwala nam lepiej działać, mhm. bo głowa jednak nastawienie dużo, dużo robi i, mhm. i jakby tak pozwala te wszystkie przeciwności losu jednak pokonywać. To, co chciałabym podkreślić, to, że oprócz różnych takich sygnałów, które wasze ciała, umysły, emocje mogą wysyłać właśnie w tym okresie odwilży, to obserwujemy także pozytywne zmiany po leczeniu onkologicznym i bardzo zachęcam do tego, żebyście właśnie w ten sposób też pomyśleli o swoim doświadczeniu, o tym, czego was to doświadczenie nauczyło, czego wy się nauczyliście o sobie, o tym, jak ogromne zasoby musieliście uruchomić, żeby sobie z tym doświadczeniem poradzić. Jeśli jesteście na takim etapie już po leczeniu, nawet kilka lat, to nigdy nie jest za późno, żeby też o tym w ten sposób pomyśleć. Zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym poruszę podobną tematykę, natomiast skoncentruję się
na tym, w jaki sposób dziecko doświadcza zakończenia leczenia, czego się możecie spodziewać wtedy, kiedy wrócicie do domu, na co warto, żebyście zwrócili uwagę. Zapraszam.